Halo, halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Graba i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moim zdaniem najlepsze ustawienia graficzne do gry Apex Legend. Testowałem trochę różnych rzeczy, różnych ustawień, sprawdzałem jak to wszystko wygląda i wydaje mi się, że osiągnąłem całkiem niezły kompromis pomiędzy wydajnością a tym, jak to wszystko wygląda, także za chwilkę Wam o tym opowiem. Przejdźmy w takim razie do ustawień, przechodzimy od razu do grafiki. No i tak. Zaczynamy. Typ wyświetlania. Tutaj bardzo ważna pierwsza opcja: ustawcie grę na pełny ekran. Nie wiem co jest, ale gra ewidentnie nie lubi tutaj okna bez ramek. Ja u siebie przy mocnym sprzęcie, bo 1080 Ti, procesorze 4770K i 7C, zauważyłem, że w oknie bez ramek troszeczkę gorzej to chodzi. Nie wiem, czy to jest efekt placebo, wydaje mi się, że jest to gorzej. Także zostawiamy pełen ekran. Oczywiście format obrazu natywny 16 na 9 czy taki inny, jaki macie u siebie zastosowany, tak samo rozdzielczość oczywiście natywna w moim przypadku 1920 na 1080. Pole widzenia tutaj to już zdecydowanie jest wasza wartość która najbardziej wam odpowiada, ja ustawiłem sobie 96, żeby było troszeczkę szerzej. Mamy aż 110, ale to już mi się nie podoba. Możliwe, że zmienię sobie troszeczkę, może do stówki. Chociaż zostałem 96. Co ciekawe, taka ciekawostka: w grze Apex Legend, jeżeli korzystacie z celowników, które mają duże przybliżenie, to one mają kropeczki takie, wiecie, które znaczą odległość i. Wyczytałem, że jeżeli mamy ustawione na 90 ten FOV, to ta odległość tych kropek, ona się skaluje w taki sposób, że jeżeli na przykład jesteście nad kimś wyżej i strzelacie do niego, no to ta jakby uwzględnienie tej wysokości różnicy odległości yy, będzie troszeczkę inne, więc trzeba troszeczkę inaczej celować i podobno przy 90 przy polu widzenia yy, ta Odległość, nawet jeżeli jest różnica wysokości, ona też jest jakby korygowana przez te kropki. Podobno, jeżeli ustawi się inny tutaj pole widzenia, to jest to inaczej. W sumie aż tak tego nie testowałem, nie strzelam aż tak bardzo z dużych przybliżeń. Raczej wchodzę w close quarter, więc ustawiłem sobie 96, ale możecie to mieć na uwadze. Tryb dla osób ze ślepotą barw wyłączam, powiem szczerze, że zmieniałem to i nie zauważałem żadnej różnicy. Może osoby, które gdzieś tam rzeczywiście mają problemy z yy, odróżnianiem barw, może jakąś różnicę zauważą? Jeżeli takie osoby są, dajcie mi znać, bo ja na dobrą sprawę nie widziałam żadnej różnicy, więc nie wiem, czy to w ogóle coś daje. Czasami te opcje się przełącza. W Battlefieldzie się ustawiało często tak, żeby właśnie te kolory były bardziej wyraziste i, i tak na dobrą sprawę dawały lekko przewagę. E, fausing to wyłączamy, żeby mieć jak najwięcej klatek, żeby tutaj nam te odświeżanie yy, i, i karta graficzna nie zwalnia miały się wzajemnie, więc to oczywiście wyłączone. Dynamiczna rozdzielczość ekranu ja mam to wyłączone, ale jeżeli macie słabsze komputery, to tutaj możliwe, że jeżeli ustawicie jakąś liczbę klatek 30 czy na przykład 60, jeżeli wasz komputer będzie w stanie to uciągnąć, to może wam to troszeczkę pomóc z jakością i płynnością gry, w każdym razie tego nie sprawdzałem. Dynamiczne rozdzielczość ekranu, e, tak jak mówię, raczej jest przeznaczona do słabszych komputerów, tak żeby na bieżąco się to wszystko obniżało i żebyście mogli e, cieszyć się też płynną grą. E, super sampling adaptacyjny to jest e, powiązane z tą poprzednią funkcją, więc jeżeli to wyłączamy, e, super sampling też będzie wyłączony. Kolejna bardzo, bardzo ważna funkcja wygładzanie krawędzi. Brak albo TSAA i to zostawiamy na TSAA. Jeżeli wyłączymy tę opcję, gra będzie bardzo zblurowana, bardzo niewyraźna w wielu miejscach, i przełoży się to na to, że będziecie po prostu gorzej wszystko widzieć, i mm, będzie Wam o wiele trudniej trafić przeciwnika, tak naprawdę, bo to wszystko gdzieś tam będzie się zlewało. Także to koniecznie. Musi być włączone. Strumieniowanie tekstur. Powiem szczerze, że tutaj mam ogromne wrażenie, jakby to był efekt placebo. Jeżeli mamy wyłączoną tę opcję, to wtedy rzeczywiście widać różnicę. Jest, te tekstury są dość mocno rozmyte, one nie mają takich szczegółów ani nic, więc raczej nie, nie polecałbym ustawiania tego na brak. Przy bardzo niskim ustawieniu i na przykład ekstremalnym. Powiem szczerze, że miałem ogromny problem, żeby zauważyć jakiekolwiek różnice, ale to też chyba wynika bardziej z tego, że to jest po prostu rezerwowanie pamięci RAM, które będzie przeznaczone do. Jakby tych tekstur, tak? do, do wczytywania ich na bieżąco i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej bym nie przesadzał z tymi 8 GB. Moja karta chyba ma 10 czy nawet 12 GB, ale myślę, że spokojnie wysokie, nawet średnie wystarczą. Ja sobie zostawię na wysokich 4 GB RAMu, więc niech. Taki sposób to będzie. Filtrowanie tekstur tutaj, powiem szczerze, też nie zauważyłem zbyt dużej różnicy przy zmianie tego. Więc, jeżeli wasz komputer na to pozwala, możecie zostawić razy 4, razy 2, trójliniowe, dwuliniowe. Na to już bym raczej nie schodzi, chyba że rzeczywiście macie e, słabsze komputery. Ja zostawię sobie plus e, razy 4, przepraszam, e, i, i myślę, że to jest takie w miarę. Optymalne, jeżeli zobaczycie, że będzie wam troszeczkę gorzej chodziło, zmieńcie sobie na niższe albo w ogóle na te dwuliniowe. Ja zostawiam na 4X. Jakość dodatkowego cieniowania, i tutaj cała jeszcze masa rzeczy związanych z cieniami. Dodatkowe cienie nie są mi praktycznie tutaj w ogóle potrzebne, więc ja mam je, tak na dobrą sprawę, wyłączone. Tak samo tutaj zakres cieni od Słońca bierzemy na niski, szczegółowość cieni od Słońca, na niski, szczegółowość cieni punktowych wyłączone. Zauważyłem, że jeżeli mam takie ustawienia, to w mojej grze nie ma takich bardzo mocno czarnych elementów. Chodzi oczywiście o cienie, tak? Bo jeżeli mamy to wszystko powłączane, no to wtedy rzeczywiście mamy cienie wysokiej jakości, one są ładnie rozproszone i tak dalej, ale minusem jest to, że te cienie często są bardzo, bardzo ciemne, bardzo czarne. Jest wysoki kontrast tych cieni. I co za tym idzie, jeżeli ktoś będzie w tym cieniu delikatnie się poruszał, czy w ogóle będzie się poruszał, możecie mieć dość spory problem, żeby taką osobę wypatrzeć. Dlatego polecam wyłączyć te rzeczy, to wcale jakby nie wpływa na jakość. Graficzną gry, a zdecydowanie poprawi Wam możliwość wykrywania przeciwników. Także wyłączone, niskie, niskie, wyłączone. Ewentualnie te dodatkowe cieniowanie możecie dać na średnie. To zauważyłem, że też nie wpływa aż tak mocno na te cienie, a może delikatnie poprawia ich jakość. Ja w każdym razie gram na wyłączonych. Kolejne, kolejne rzeczy na razie przejdziemy tutaj. Światło wolumetryczne i dynamiczne cienie punktowe. Tutaj obie te funkcje również są wyłączone rozpraszanie światła to nie jest potrzebne, często nawet zauważyłem, że jeżeli te promienie słońca są jakoś lepiej renderowane, widzimy taki rzeczywiście rozbój z taką flarę jakby powiedzieć, to mnie troszeczkę rozpraszało osobiście trochę, mi przeszkadzało i niepotrzebnie gdzieś tam też odciągało skupienie, więc światło wolumetryczne wyłączam, dynamiczne cienie punktowe, no tutaj też Wpływa na zachowanie tych cieni, na pokazanie, gdzie one, czy w odpowiednim miejscu są, i tak dalej, więc to zużywa Wam procesor, zużywa Wam kartę graficzną, żeby te cienie dokładnie punktowo wyliczyć. Moim zdaniem nie jest to w ogóle potrzebne. Raczej nie będziecie na to zwracać za dużej uwagi, a jeżeli będziecie, to wydaje mi się, że za dużo to. Pochłania mocy obliczeniowej waszego komputera, żeby coś takiego zrobić, szczególnie w grze FPS, gdzie szybko musicie się przemieszczać, strzelać. Te cienie dużo się zmieniają, tak na dobrą sprawę, więc ten komputer musi pracować musi to wszystko obliczyć, a na to nie ma czasu, bo trzeba przecież powalić przeciwnika. Kolejne opcje tutaj też są dość istotne. I ja ustawiłem je następująco. Szczegółowość modeli, średnia jakość efektów, średnia ślady uszkodzeń, wyłączone, ragdol średni. Teraz tak, powiem szczerze, tutaj też efekt placebo pomiędzy niskim a wysokim ustawieniem szczegółowości modeli nie widziałem na dobrą sprawę różnicy. Może, ale to dosłownie może, na wysokich jest ciut. Ostrzejszy ten model, jeżeli staniecie przy nim i będziecie się wpatrywać, to może rzeczywiście zobaczycie, że jest delikatnie ostrzejszy niż na ustawieniach niskich. Ja powiem szczerze. Jestem niemal pewien, że w moim przypadku był to efekt placebo, więc ustawiłem sobie to po prostu na średnią. Jakość efektów, czyli wszystkie wybuchy, eksplozje, dymy i tak dalej. Ja mam to ustawione na średni. Nie testowałem aż tak dużo tego na ustawieniach niskich, a pewnie warto by było to zrobić, bo. Możliwe, że na przykład u Bangalore ten dym będzie bardziej rozproszony, powiedzmy. Może będzie łatwiej kogoś dostrzec, chociaż nie wydaje mi się, żeby to w taki sposób działało. A wręcz może ten dym będzie na tyle w gorszej jakości, że będzie nam przeszkadzał troszeczkę w dostrzeżeniu przeciwnika. Więc ja zostawiam tu sobie. Na średnich ustawieniach. Wydaje mi się, że to też jest wszystko bardzo efekt placebo. Ślady uszkodzeń, tutaj mam to wyłączone to pokazuje yy, ślady po pociskach, które pojawiają się. Na powierzchniach, które zostały trafione, wydaje mi się to w ogóle niepotrzebne. A na dobrą sprawę, pewnie dość sporo obniży to zużycie procesora więc wydaje mi się, że to nie jest w ogóle potrzebne. Nie wpływa to w żaden sposób na rozgrywkę, więc można to spokojnie wyłączyć. Ragdoll, tutaj też się zastanawiam, czy nie dać tego na niski, bo to wpływa po prostu na fizykę, odwzorowanie fizyki. Rakdolu, czyli tutaj Tej taki spadania bezwładności ciał, na przykład po powaleniu, jakby gdzieś spadały czy coś. Więc wydaje mi się, że tutaj nie jest to aż tak istotne, chociaż czasami może pozwoli wam troszeczkę lepiej dostrzec, kiedy ktoś gdzieś tam się przemieszcza na kuckach czy gdzieś tam upada. Zostawiam to na wszelki wypadek na średnie. I wydaje mi się, że to jest optymalne ustawienie, i tak, jak Wam mówię, moi drodzy, to są właśnie pełne moje ustawienia, na których obecnie gram i naprawdę jestem z tego zadowolony. Gra wygląda przyjemnie, gra wygląda bardzo ładnie i do tego bardzo dobrze chodzi. Także mam nadzieję, że tym materiałem Wam pomogą. Oczywiście, jeszcze pewnie będą wychodziły jakieś sterowniki, aktualizacje, więc jeżeli coś się w tej materii zmieni, to będę Wam Wysyłał aktualizację tego, jak to wygląda. Także dziękuję Wam bardzo, moi drodzy. Mam nadzieję, że pomogłem Wam, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli macie więcej jakichś pytań związanych z Apex Legends, chcielibyście zobaczyć jakieś materiały, może jakieś poradniki czy coś, piszcie oczywiście w komentarzach, a ja postaram się Wam takie treści dostarczyć. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!